Szczegóły dotyczące stworzenia w hali Regionalnego Centrum Sportowego Centrum Szczepień omawiał prezydent wspólnie z wojewodą dolnośląskim i szefami wszystkich lubińskich szpitali. Stworzymy centrum, gdzie wszystkie dotychczasowe szpitale będą po prostu szczepić na terenie naszego hali. My tutaj zapewniamy całą logistykę, czyli możliwość organizacyjną, czyli punkty, których będzie dużo więcej, nie będą to dwa punkty, a tak naprawdę możemy zapewnić nawet 20 punktów szczepień jednocześnie i wychodzimy z założenia, że w chwili, kiedy otrzymamy odpowiednią ilość szczepień, możemy nawet tutaj szczepić 2 do 4 tysięcy ludzi dziennie, w związku z czym, gdyby doszło do takiej sytuacji, a wszystko na to wskazuje, że Ameryka się szczepi masowo, w związku z czym tych szczepionek będzie już niedługo dużo na świecie, że one zaczną masowo trafiać do Europy, w tym wypadku też do Polski. Rozmawialiśmy z dyrektorami dwóch szpitali w Lubinie na temat jednak stworzenia dodatkowych miejsc covidowych. To będzie konieczność następnych chwil. Szukania miejsc anestezjologicznych to jest też dosyć duży kłopot, ale też nie możemy zapominać o tej części optymistycznej, to znaczy kwestii szczepionek. I tutaj rozmawialiśmy o mocach w jednym i drugim szpitalu, jeżeli by tych szczepionek było trochę więcej. Prezydent Lubina zapewnia, że jeśli tylko będzie taka potrzeba, w hali szczepienia mogłyby się odbywać na dwie zmiany. Technicznie, żeśmy też już omówili, to będzie między godziną 8 a 20 każdego dnia i to będą dwie zmiany, bo nie da się 8 godzin czy 12 szczepić. Po prostu psychicznie to jest niemożliwe. Niewątpliwym atutem miejsca, w którym planowane jest stworzenie centrum, jest parking przed halą RCS. Warunkiem takiego miejsca jest parking, żeby była łatwość przejazdu i odjazdu i jakaś przestrzeń, która by stwarzała komfort, że ci ludzie się wzajemnie nie mogą zarazić. Rządowy serwis Szczepimy się podaje, że do dziś, czyli do środy 17 marca do godziny 10.30 w Polsce wykonano łącznie 4 605 929 szczepień przeciwko COVID-19. W Polsce szczepienia rozpoczęły się 27 grudnia 2020 roku, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej.